To znowu ja, następna część tych ćwiczeń. Dobra, ćwiczeń, no. Poza tym nazywam się Wojtek Pietraszek, jeśli ktoś jeszcze mnie nie zna. Następna porcja i zabieramy się za granie, po prostu ostro, ostro jazda, nie? Okej, dobra. Tutaj zacznijmy troszeczkę, że tak powiem, lizać skalę. Ten fragment, co tutaj będę wam rżnął na maksa, to jest fragment skali F. Tak, skala F. Ma dźwięki F, G, A, B, C, D, E, F. Czyli jest to skala lidyjska. Od dźwięku F. Wszyscy złapali? F, F, G, A, B, C, D, E, F. F, E, D, C, B, A, G, F. No i teraz to jest taki no, dosyć prosty. No zobaczycie, że się ja nie znam, więc nie hejtujcie. Tylko czekajcie, łuki to sobie. Prawdziwa kawa jest zrobiona z metalu. Dla metala z metalu. Ogień. Teraz skupcie się. To jest taka ciąg dźwięków, które sobie ćwiczę na prędkość. Tutaj melodia też się tutaj tworzy naturalnie, jednak to bardziej używam tych ćwiczeń do ogrywania danej skali. Oczywiście z tego też się fajne rzeczy kminią, fajne rzeczy można, fajne przejścia tworzyć do danych utworów. Więc tutaj nie traktujcie tego jako samoistnego elementu, który po prostu napierdzielam. I to właśnie to jest, służy też do, przynajmniej jak dla mnie, służy do ogrywania danej skali po progach. Jeśli wiemy F, G, A, B, C, D, E, F, to ona tu będzie miała G, A, B, C, D, E, F, G, A, później A, B, C, D, E, F, G, A, B i tak dalej, jak tutaj się przesuwam. No i na przykład teraz troszeczkę tak to brzmi, że gram. To było taki przykładowy, w szybkim tempie zagrany, prawda? Każdy jeden dźwięk, jedno uderzenie na jeden dźwięk, prawda? Taki dosyć taki standardowy, można powiedzieć, progresja dźwięków, napierdzielanie. No i tutaj jeszcze ważna jest, istotna jest taka właśnie rzecz, żeby wiedzieć, gdzie te palce mają się układać. Czyli jeśli zaczynamy w wolnym tempie, uwaga, włączę sobie trochę Dirty Clean. Mniej więcej tak to wyglądało, czyli miałem po prostu 9 dźwięków w każdej jakby pozycji i sobie grałem, jechałem i wracałem. Tylko już w szybkim tempie na przesterze brzmi to fajnie. Oczywiście fragmenty z tego można zastosować do jakiegoś przejścia. Ja tutaj na razie nie zagłębiam się akurat w tym ćwiczeniu, bo tu mamy naprawdę dużo, dużo czasu, dużo filmów, dużo możliwości, dużo tematów, więc na razie tylko od najniższego do najwyższego po prostu. W ten sposób się przesuwam. I widzieliście, zagrałem tutaj trzy motywy. Ważne tutaj jest to, nie wiem czy skończyłem to wcześniej mówić, żeby właśnie te palce trafiały na dane progi, czyli na tyle w wolnym tempie to grać, żeby po prostu te palce same się układały. Czyli na przykład, żeby nie myśleć,
Kurczę, teraz ma być drugi, trzeci, piąty, drugi, piąty, trzeci, drugi, pierwszy, trzeci i tak dalej. Więc tutaj zrobić na tyle tak, żeby ten umysł tak zrobił z palcami, żeby te palce po prostu same się przesuwały. Na przykład ja teraz do Was mówię i cały czas te palce się przesuwały, nawet nie muszę myśleć, jak to się one mają układać. Wiadomo, czasem sobie zerknę, żeby to zobaczyć. Na przykład tutaj mam, o. One się same przesuwają. I tak to wygląda. Mogę jeszcze Wam spróbować zagrać ewentualnie dalej, jeśli się nie boicie. Bo już samą progresję dźwięków kojarzycie, prawda? Po prostu jedziemy od najniższego do najwyższego dźwięku. Czyli do jakby maksymalnie do nony wielkiej. Dobra, to było już akurat inne ćwiczenie, które będziemy kiedy indziej robić. Jednak no tutaj widzicie, przesuwam się, tu pewnie nawet kamera nie ujęła tego. Obniżam. Tu się przesunąłem na 8, 10, 12, 8, 10, 12, 9, 10, 12, bo akurat takie mamy mieć dźwięki. Pamiętajcie, F, G, A, B, C, D, E, F, czyli C, D, E, F, G, A, B, C, D, prawda? Wszystkie dźwięki bez podwyższeń, bez krzyżyków. No i to naprawdę jest fajna zabawa, bo przynajmniej w moim odczuciu tak to wygląda, że to jest fajna zabawa, ponieważ jak już nabieramy prędkości, koordynacji jednej ręki z drugą, kostkowania z tą ręką, to te dźwięki, te melodie jakby same płyną. To jest tak, że właściwie po pewnym czasie, na początku faktycznie jest tak, że kurczę, te palce jakoś nie trafiają, tutaj sobie coś nie mogę wycelować, ale po pewnym czasie te palce jakby się same przesuwają, same się ruszają, więc próbuję jakoś to zobrazować po prostu. To jest naprawdę fajne uczucie, naprawdę bardzo można powiedzieć takie spełniające. Wiadomo, że to nie jest jakiś górnych lotów, jakieś przejście, jakaś miazga. Ja też nie jestem jakimś super wypasionym gitarzystą. Jednak to jest taki fajny właśnie moment, kiedy no brzmi to fajnie w miarę, wygląda to też szpanersko. I właściwie co, no, budzi też zazdrość poniekąd w innych osobach, no bo z drugiej strony fajnie to jest zagrane. Wiadomo, jakiś inny gitarzysta powie, kuźwa, co ty za gówno grasz, bo to przecież jest tylko tam coś, tam coś tam. Według mnie trzeba takich ludzi olewać wielkim siurem i robić swoje, tak jak ja to robię. Także papatejczki.